Właśnie znajdujemy się na dworcu kolejowym Ożarów Mazowieckich, co oznacza, że ten budynek został oddany do użytku w ciągu ostatnich dni. Jak widzicie, wszystko tu jest nowe, jest darmowa łazienka. Jak to dokładnie wygląda i jak powstawało na przestrzeni ostatnich miesięcy? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemsąż, i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Ożarowa Mazowieckiego. Z tym, że dziś nie będę mówić jak zazwyczaj o stacji kolejowej, o dwóch nowych peronach, o nowym przejściu podziemnym i o ekranach akustycznych. Dziś będę mówić tylko i wyłącznie o nowym budynku dworca, bo dworzec został przebudowany. To jest osobna inwestycja, która była realizowana w miarę jednocześnie z przebudową całej stacji. A nowy budynek faktycznie wygląda dużo lepiej niż ten stary, który tutaj był. Dlatego podsumujemy sobie, jak krok po kroku ta inwestycja postępowała, co zostało zrealizowane, co jednak nie udało się zrobić. Brakuje na przykład automatów i kasy biletowej. No i oczywiście, jak to ostatecznie wszystko wygląda. Natomiast jedyne informacje, które powiem o samej stacji, to jest to, że faktycznie już całkowicie są prawie oszklone wszystkie wyjścia, jeżeli chodzi o wyjścia z przejścia podziemnego, jak i również daszki się pojawiły z wyjścia z windy. Tymczasem przenosimy się rok wcześniej, jak to wyglądało w listopadzie 2022. To jest stary budynek dworcowy, no przy okazji też jest stara stacja z jeszcze kładką. Natomiast co ważne, to tak, po pierwsze na dole zwróćcie uwagę, że jest tam budynek kwiaciarni, w tym miejscu tutaj się znajduje miejsce, gdzie można zostawić swój rower. Mamy też przystanek autobusowy na wprost budynku dworcowego. Co ważne, to są dwa budynki, które są oczywiście połączone w jedną całość. To mniejsze to jest poczekalnia, to została trochę później dobudowana, o historii powiem jeszcze za chwilę. Natomiast co ważne, tak to właśnie się prezentuje, jak tutaj widzicie na tym ujęciu, a właściwie tak to wyglądało. No budynek widać, że jest już zapracowany, że nie był zbytnio remontowany i nie wygląda najlepiej. Najlepiej to widać oczywiście po kominie, który już jest specjalnie tam taką siatką ogrodzone, żeby przypadkiem nic się nie sypało, żeby coś nie poleciało na dół. No i też z tego co wiem, budynek nie był najlepszy, jeżeli chodzi o trzymanie ciepła zimą, więc to też musiało być zmienione. Dlatego przenosimy się do kolejnego miesiąca, bo w grudniu już rozpoczęły się faktycznie prace budowlane. Choć umowa została podpisana mniej więcej dokładnie rok temu, jak teraz mamy październik, no właśnie w październiku poprzedniego roku to zostało wszystko podpisane, więc w przeciągu roku mniej więcej cała inwestycja się zakończyła. No i tak jak widzicie, w grudniu rozpoczęły się prace. Na minus, co wtedy się działo, to jest to, że przechodzenie do wszystkich peronów odbywało się przez sam budynek. Przez co wszystkie osoby, które się przechodziły przez budynek, budynek był cały czas oddany otwarty. Jakby powietrze przez niego hulało, był strasznie wychłodzony przez to. No i to było na minus. Kolejny element to jest oczywiście pozbawienie dachu w styczniu, co miało miejsce. Dach całkowicie został zdjęty. Już w styczniu też nie było przejścia przez sam budynek. No ale też nie było dachu nad samą częścią główną dworcową, która powstała trochę czasu temu. No jak widzicie, tak to się prezentowało. W marcu dach już wrócił, no bo ile można bez tego dachu tutaj wytrzymać. Dach wrócił i faktycznie sama część, ta starsza, już coraz lepiej wyglądała, ta z drugą kondygnacją. To oczywiście nie jest jeszcze docelowy dach, docelowo była tutaj blacha położona i ją za chwilę zobaczymy, jak krok po kroku była kładziona. Natomiast to najważniejsze, nie mamy już takiego elementu, że pada do środka. Tego już nie ma. No i rozpoczęły się prace przy samych ścianach, które tutaj się zmieniały. Elewacja poczekalni też była całkowicie wymieniona, natomiast tu w kwietniu już widzimy, że pojawia się ta część metalowa, jeżeli chodzi o dach, jak również powoli elementy betonowe, jeżeli chodzi o schody, pochylnie i pozostałe elementy, które są niezbędne do dojścia do dworca. To się zaczęło pojawiać po kolei, no i też tam możecie zwrócić uwagę z boku, że tam się znajduje kontener, w którym była i kwiaciarnia, i łazienka przez jakiś czas. To, że to by się nazywało w teorii tymczasowy dworzec, nie oznacza, że tam mogliście kupić bilety. Nie, nie. Przed rozpoczęciem przebudowy nie można było kupić biletów, w trakcie przebudowy nie można było kupić biletów i po przebudowie nie można kupić biletów w budynku dworcowym. Ani tymczasowym, ani tym docelowym. Był biletomat. Biletomat jeszcze nie wrócił. Nie wiemy, czy wróci. Natomiast co ważne, w tym miejscu widzimy właśnie, jak to było w kwietniu. W maju z kolei już widzimy, że ściany już są mniej więcej docelowo ładne. Te cegiełka tak
to się już mieni. Mamy też elementy oczywiście, jeżeli chodzi o dach, całkowicie ukończone. No i tutaj te betonowe przestrzenie, dzięki którym właśnie będą schody, pochylnie. No i widać dokładnie, że została skuta wtedy całkowicie poczekalnia i poczekalnia też już miała nowy metalowy dach, który się tutaj prezentuje. Czy bardziej mi się by podobało to, gdyby to był ten stary dach, a zamiast metalu i blachy? No nie wiem, ale według mnie to dach nadaje takiego większego charakteru i podkreśla to, że on został całkowicie wyremontowany, więc może w sumie nie jest aż tak źle. No i tutaj widać, że pochylnia też już jest całkiem nieźle ukończona. W lipcu, no co ja mogę powiedzieć, w lipcu już mniej więcej to wyglądało na prawie ukończone. Większość rzeczy już była gotowa. Prace głównie odbywały się większe w budynku dwupoziomowym w środku, wewnątrz, jak to jest oczywiście stolarka drzewiowa się działa. Co do poczekalni, poczekalnia już uzyskała elewację, więc to jest na plus, pochylnia jest, schody zaczęły się pojawiać, frontowe, główne, których wcześniej nie było, no i cały chodnik dookoła, jak i również nowe miejsce parkingowe, które chwilę później były tutaj namalowane już do celowej orientacji. No i tak to tutaj wyglądało od tej strony i chyba to jest jeszcze to ujęcie, gdzie zerkniemy sobie do środka, jak to wygląda. Z góry odpowiadają na pytania, w środku cały czas nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o ten budynek większy, tylko i wyłącznie budynek mniejszy, czyli poczekalnia jest oddana do użytku dla pasażerów. Duży budynek ma tam pomieszczenie techniczne, jak i również przestrzeń biurowo-handlową, która może być wynajmowana. Chyba nie muszę mówić, że jeszcze nie jest wynajmowana. Natomiast w sierpniu widzimy, że już mniej więcej prawie wszystko jest gotowe. Nawet pojawiła się trawa ładna, zielona, na sam koniec wakacji, że tak to powiem. Widzimy, że schody też już są całkowicie prawie gotowe. Widać już przygotowanie pod nowy ten 3D napis, który miał się tutaj pojawić. No i tam wiata przystankowa, znaczy wiata rowerowa też już mniej więcej stoi. Chociaż powiedzenie wiata na budynek, który ma wszystkie ściany, tylko brakuje drzwi, to dosyć dużo powiedziane, bym powiedział, że to jest po prostu osobny budynek w formie parkingu rowerowego. Minus na pewno jego to jest to, że mało tam rowerów się de facto mieści. Tak to się prezentuje od tej strony. Widać też przy okazji co do stacji, że przejście podziemne już tutaj jest już funkcjonalne, już ludzie z niego korzystają, jak również windy. No i tutaj mamy mały budynek, jak widzicie nie ma już poczekalni, nie mamy gdzie usiąść, tylko wyłącznie kwiaciarnia jest w kontenerze. No i docelowo kwiaciarnia faktycznie się przeniosła do nowego budynku, bo w miejscu kwiaciarni teraz stoi parking rowerowy, który jest właśnie w tym budynku. Więc siłą rzeczy trzeba było przenieść tą kwiaciarnię gdzieś indziej. No i tutaj też widzicie tego Toitoja. Toitoj był też jako ta miejska publiczna toaleta, że tak to powiem, dworcowa. Też był oczywiście darmowy i był otwarty, można było z niego korzystać w teorii. Natomiast tutaj we wrześniu, czyli miesiąc temu, właściwie wszystko już było prawie gotowe, tak? Jakby tutaj trawnik jest, ostatnie elementy były wykańczone, usuwane barierki tymczasowe, czy oczywiście kamery, oznakowanie. No i mamy nawet już namalowane dwie koperty dla osób z niepełnosprawnościami, które się tutaj pojawiły. Oznakowanie całkowicie jest. Mamy napis 3D od tej strony dworzec kolejowy PKP. Jest. Są też oznakowania, żeby nie palić, że jest monitoring i inne takie tam. Widać też kraty, no bo wiecie, tam jest kasa biletowa w teorii. Nowe oświetlenie jest i w teorii też cały budynek jakoś całkiem ładnie się świeci w nocy. No ja nie miałem jeszcze przyjemności go zobaczyć w nocy, kiedy było oddane do użytku, więc wam nie powiem, ale jak mieszkacie gdzieś w okolicy, to może warto go zobaczyć. To podobno jakąś specjalną iluminację też ma właśnie w ramach tego, tej przebudowy została tutaj zrealizowana. Po drugiej stronie były jeszcze zafoliowane ławki, właściwie to 6 ławek połączone w 3 składy, że tak to powiem. Skład tam stoi z tyłu za nami, czyli właściwie pociąg. No i możemy zobaczyć jeszcze od tej strony też tutaj taki element zielony się pojawił. Ogólnie budynek wygląda inaczej po przebudowie względem tego, jak było to planowane, jeżeli chodzi o wizualizację i głównie chodzi o chodniki, bo wcześniej była kładka i wszystko było przygotowane pod kładkę, więc jedna pochylnia nie powstała, bo była po prostu już niepotrzebna, no i trochę to się zmieniło. Natomiast tutaj w październiku, jak ja byłem, chyba kwiaciarnia jeszcze nie była funkcjonalna, natomiast faktycznie kwiaciarnia jest, pojawiła się w tym miejscu, gdzie powinny być w teorii kasy biletowe. Czy to jest plus, czy to jest minus, nie mnie oceniać, na pewno pasażerom, bo jak byłem w poczekalni, miałem okazję tam trochę stać, posiedzieć, to mogę wypowiedzieć wam to w ten sposób. Do poczekalni przychodziło trochę osób, parę osób korzystało faktycznie z tej bezpłatnej łazienki, natomiast to nie zmienia faktu, że dużo osób przychodziło kupić bilet, a w poczekalni nie ma akcji, znaczy na dworcu kolejowym nie ma aktualnie możliwości kupienia biletu. Nie ma też kasownika ZTM-u, który był tam wcześniej, on został zdemontowany przed rozpoczęciem przebudowy, to jest na minus, nie wrócił cały czas i nie wiemy, czy wróci. Natomiast nie da się w żaden sposób kupić na stacji aktualnie biletu inaczej przez aplikację, bądź u kierownika pociągu, jak już przyjedzie faktycznie pociąg, więc trochę lipa. Mam nadzieję, że pojawi się na peronach, nawet jak na jednym z peronów, to w przejściu podziemnym
biletomat, aby dało się to kupić, bądź faktycznie w budynku dworcowym. Natomiast aktualnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie ma takiej możliwości, żeby to kupić fizycznie, bilet nie wsiadając do pociągu, co jest oczywiście na minus, biorąc pod uwagę, że jak wejdziemy za chwilę do środka, to zobaczycie, że tam przestrzeń na kasę biletową, gdzie jest teraz kwieciarnia, była dokładnie przygotowana, ale siłą rzeczy poprzednio tutaj nie było już kasy biletowej, która działała, więc ona nie wróciła. No i tak to jest. No dobrze, zobaczymy, jak ten parking rowerowy, który tutaj powstał, wygląda, bo faktycznie teraz możemy go zaobserwować. Jest oczywiście na nim tablica, że jest to wszystko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. No i zgadnijcie, ile tutaj jednośladów może się znaleźć. 16. Wielki budynek. Część budynku jest przestrzenią techniczną, tam po lewej stronie. Znaczy po lewej stronie, tam jak widzieliście. Natomiast nie zmienia faktu, że duży budynek, tylko 16 rowerów, to mimo wszystko trochę słabo. Tu kolejne stojaki rowerowe, ale już bez oczywiście zadarzenia. No i od tej strony możemy zobaczyć, jak to wygląda wychodząc z przejścia podziemnego. Duży budynek się mieni. Są dwa plany dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych, które mogą sobie w języku Braille'a dokładnie zobaczyć i zwizualizować, jak wygląda cały budynek dworca. Więc to jest oczywiście na plus, że się pojawiło. Mamy te ławki, które już są oczywiście odfoliowane. I ten napis 3D z jednej strony dworzec kolejowy, z drugiej Ożarów Mazowiecki. I oczywiście ładny napis PKP. W nocy się ładnie świeci. Akurat to widziałem w nocy jeszcze, jak się świeciło, więc całkiem ładnie to się prezentuje. Tu jest ta pochylnia, którą można wjechać na górę. Od tej strony, od drugiej strony nie była potrzebna pochylnia, tam po prostu się wchodzi po chodniku. No i zobaczmy w sumie, jak to wygląda w środku. Tutaj, jak widzieliście, te kraty po tej stronie budynku to jest łazienka damska, więc dlatego to jest tak wszystko tam zasłonięte, by nie było widać. No i wchodzimy do budynku dworcowego. Nie będę ukrywać, że nowoczesność tutaj faktycznie gra główną rolę, bo tak było to zamierzone od początku. No i tak, mamy dwa wyświetlacze. Oczywiście jeszcze nie działają, ale chyba to nikogo nie dziwi, bo na wszystkich inwestycjach PKP w ostatnim czasie, pomijając Warszawę Zachodnią, nie ma działających wyświetlaczy po oddaniu do użytku. Jakby nie kojarzę takiej inwestycji, którą bym nagrywał w ostatnim czasie, żeby tak to się wydarzyło. W Zegrzu cały czas nie ma, w Rokitnie nie ma, czy teraz w Józefinie również cały czas nie ma, więc no, to jest po prostu niemożliwe chyba. Tu mamy łazienki, mamy drugi plan, w którym to się wszystko reprezentuje, no i też co ważne, tutaj jest przestrzeń właśnie wyłączona, tu pokazywałem palcem na przestrzeń, która jest teraz zajęta przez kwieciarnię. Z ciekawostek warto powiedzieć, że ta przestrzeń, tam te drzwi, które teraz pokazywałem, to są właśnie drzwi do tej przestrzeni głównego budynku dworca dwupiętrowego, tam jest przestrzeń techniczna, jak i również będzie mogła być przestrzeń biurowa. Co ważne, jak widzicie, są gniazdka również z USB, nawet można wpiąć się po internecie, oczywiście trzeba mieć swoje własne kable. Są śmietniki bez niesegregowanych, no i tak to wyglądało wcześniej. Kasy biletowe przed rozpoczęciem przebudowy w listopadzie 2022. Kasownik był już zdemontowany, jak widzicie. Zegar wrócił, ale jest zupełnie inny. Wcześniej były dwie kasy biletowe, teraz jest jedna, ale de facto nie jest użytkowana. Co ważne, nie bez powodu mówię, że kwieciarnia jest w kasie biletowej, bo jak sobie cofniecie w ujęciach, to zobaczycie, że tam faktycznie w środku to wygląda jak kasa biletowa, bo jest nawet miejsce do przesuwania pieniędzy czy biletu, więc tam wszystko było gotowe. Natomiast teraz tak, parę ciekawostek, tu macie side by side, jak to powstawało, wyglądało i się przebudowało. Po pierwsze, trochę historii. Dworzec dworcowy wybudowano około 1890 roku, a następnie w latach 20. XX wieku rozbudowano o niższą część parterową. Bryła budynku do dziś nie uległa zmianie, do dziś, czyli do 2022 roku. W ramach inwestycji renowacją przejedzie elewacja dworca na wyższej drugiej kondygnacji ceglanej części. Zostanie ona wyczyszczona, następnie na niższej parterowej planowane jest wykonanie nowych tynków. Dworzec zyska również nową iluminację, podświetlane napisy przestrzenne z nazwą stacji, a także stylizowaną na historyczną. Także tu faktycznie się dosyć dużo stało. Była planowana oczywiście kasa biletowa. Jak wiemy, kasy biletowej nie ma de facto. No i jeszcze z ciekawostek to jest ekologia. To jest również właśnie element ekologiczny. Żeby ograniczyć straty ciepła, budynek został ocieplony od wewnątrz. Wyposażono w kurtyny powietrzne przy głównych wejściach. Je tam faktycznie widać. Oraz nową stalatkę okienną i drzwiową. Do ogrzewania dworca zamiast kotłowni gazowej będzie używana pompa ciepła, więc to też jest zmiana. W projekcie uwzględniono również budowę zbiorników podziemnych do gromadzenia deszczówki, która będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych oraz do wody, która jest niezbędna w ubikacjach, więc do spuszczania wody
Tam jest wykorzystywana oczywiście deszczówka, więc to jest oczywiście na duży plus. Nad tym wszystkim będzie czuwać system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, nadzorujący pracę urządzeń i instalacji, w tym nowoczesny system bezpieczeństwa, taki jak monitoring czy kontrola dostępu. I tam też widać właśnie, że trzeba mieć te karty, żeby otwierać drzwi, do których normalnie nie mamy dostępu. No i co ważne, właśnie powstała też pochylnia, miejsce nowe parkingowe, elementy małej architektury, takie jak właśnie kosze, ławki, uporządkowano zieleń w okolicy. Cała inwestycja kosztowała około 11 milionów złotych brutto. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA. No i co ważne, termin planowany był do oddania do użytku właśnie teraz, na jesieni 2023 roku, i to się udało. Więc w skrócie, inwestycja zrealizowana, wszystko gotowe, wszystko na miejscu, i co ja mogę powiedzieć więcej? Naprawdę całkiem ładnie udało się zrobić tam przebudowę. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z przebudowy stacji kolejowej w Ożarowie Mazowieckim i z całej Warszawy i Mazowsza, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Pozdrawiam jak zawsze patronów i zachęcam, żebyście zostali patronami Wiznesza. W ten sposób kanał jest dalej niezależny. No i co ja mogę powiedzieć więcej? Film z całego Ożarowa Mazowieckiego, jak się zakończy całkowicie inwestycja i wszystkie wyświetlacze będą działały, pojawi się i wtedy podsumujemy sobie krok po kroku, jak to powstawało na przestrzeni ostatnich 2 lat. No ale najpierw muszę to skończyć, a jak widać, jeszcze trochę tego czasu, żeby wyświetlacze działały, to dużo będzie trzeba czekać, bo w Zegrze zostało dane do użytku przed wakacjami. Cały czas nie ma wyświetlaczy działających, więc chyba w Ożarowie to będziemy czekać do przyszłego czerwca. No, zobaczymy jak mi się uda. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!